told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this. Witam serdecznie z pięknego lasu, Mr. Z z tej strony. Sprawdzam dzisiaj tą samą miejscówkę, co ostatnio znalazłem srebrną odznakę, która leżała tutaj. No i tą drugą przypinkę leżała tutaj. Także sprawdzę ten teren jeszcze raz bardzo dokładnie. Także do pierwszego lepszego dołka. Na początek mamy prawdopodobnie jakieś okucie stare z jakiegoś mebla czy coś. Materiał mosiąc. No, coś na początek jest. Cały czas się kręcę wokół tego miejsca i wpadła klamerka. Bardzo skrupulatnie szukam kawałek po kawałeczku. Powolutku i może coś jeszcze wpadnie. A teraz spadło kółeczko. Chyba kółeczko, ale nie, krawędź okrągła. No i jest. I jest następne kółeczko. Jakaś taka blaszka tylko. Nic ciekawego. Dziura przeszukana. Patrzcie, wpadła taka teraz nietypowa buteleczka. Pierwszy raz taką na oczy widzę. No dosz. No cholera.
Ciekawe od czego to było. Jakieś krople czy coś, ale nietypowy kształt, przyznajcie. Biorę. Super. Słuchajcie, wpadło jakieś stare sreberko, kurwa, i ja to złamałem na pół podczas czyszczenia. Ale zemiec dzban, kurwa, no. Ajajaj. Nie wiem, co to może być, ale naprawdę jest bardzo stare. To jest druga strona, ale... Nie wiem, co to może być, ale naprawdę bardzo, bardzo stare. Kruche i stare. Ale jestem zły na siebie, kurwa, no. Ale nic, no i tak się zdarza. Tym razem nam wpadło 50 groszy współczesne. Rocznik 2009. Także pozdrawiam rocznik 2009. I do następnego dołeczka. No i mamy kalesoniaka też. Cały czas kręcę się w obrębie jednego miejsca. Powolutku przemiatam. Tu jest około 20 cm ściółki, także trzeba bardzo, bardzo powoli, dokładnie przemiatać. No ale efekty są. No, teraz wpadła nam łuseczka, 44 rok. Jak widać. Spłonka zbita, także można zawijać. Teraz wyskoczyła taka pokróweczka naliewana. Tam jakiegoś zbanuszka. No, całkiem w dobrym stanie, jak nie. Jak na to, że leżała w ziemi. Razem mamy 10 fenoli. Cesarstwo. No, całkiem ładny stan. Super, cieszę się. Z tego samego miejsca kolejna monetka. 5 fenoli. Już troszkę orzełek w gorszym stanie. Ale wskazuje na to, że ewidentnie był tu jakiś narciarz. Super, do następnego. Mamy kolejny sygnał. Z tego samego miejsca. No, jest trzeci moniaczek. Też pewnie 5 fenoli. Trzecia monetka z tego samego miejsca. No tak, 5 fenoli. 1876. Super. Dzionek mam zrobiony. Mamy teraz chyba jakiegoś guziolka płaskiego. Albo jakaś przypinka była, cholera wie. Tak czy tak, nieczytelne. Nic tu nie widać. Dosłownie tak przemiatam cały czas. Sonda w liściach. Naprawdę takie panciory przychłady wchodzą, że szok. No, pełno sygnałów. O, kolejny ładny sygnał. Na tym ładnym sygnałem okazał się kawałek starego gwoździa. Ciekawe jak stary, nie? No i jest oczywiście denar myśliwego.
Teraz spadła taka mała łuseczka, także nie wiem, z czego to ona może być. Naprawdę. Trochę grubsza od zapałki. Ciekawe, nie? Pisze tam jakiś piękny guziolek. Nie wiem, co to na nim jest. Jakiś orzeł, czy nie orzeł? To może być polski guzik? Jak mi się uda doczyścić, dam znać, ale myślę, że do polski. No i kolejna dupka wpadła. Tak gdzieś dolek na 20 cm. Zostało mi jeszcze jakieś 40 minut szukania i będę się zawijał. Jak coś padnie, będę włączał się. Jeżeli nie, to nie i tyle. No i następna. To już chyba trzecia, no. Ale pozbierać trzeba. To też się liczy jako fant, czy nie? Buteleczka po 200. Tym razem 20 groszy. Świeżynka, normalnie. 21 rok. Blask menniczy. Nówka sztuka. Musiał być kolejny narciarz. 5 zików padło, kurde. Cię pierdziel. 2019, tak? Dobrze widzę. Momencik. Dziesiąty. 2010. Super. Jeszcze jedna z tego samego miejsca. To się komuś galoty popruły, kurwa. 2009. Trzy monetki w jednym miejscu. Praktycznie na koniec dnia. Także naprawdę było zacnie dzisiaj. A teren do sprawdzenia ogromny jeszcze. Ja dosłownie może sprawdziłem 30 na 30. Nie więcej. Ale miejsce przy miejscu. No i było warto. Także na koniec podsumowanie dnia. Takie szybkie. To co widzicie. Parę guziczków. Ten jednak myślę, że może być polski. Ale nie jestem pewien. No i monetki, nie? Ale tego sreberka to sobie długo nie odpuszczę, kurwa. W sumie rozsypa mi się w rękach, ale mogłem być bardziej ostrożniejszy. Trudno, spróbuję jeszcze go domu ładnie doczyścić. Najwyżej wrzucę, nie? Co to jest? Także dziękuję za oglądanie do końca. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu. Trzymajcie się.